Siemaczko, mówimy chwilę, zaczynamy grę w najlepszą pozycję na smartfony, czyli taki, bym to nazwał, Forza Horizon na smartfony, czyli Gear Club, najlepsza gra jakościowo. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeden wyścig zagramy na tak zwanej mapce losowo. Losowaj, wybierzemy sobie zaraz losową trasę i zagramy. Zobaczmy, jak to wygląda wszystko. Dobra, tu się nagrywa. Jest ok. Bawimy się w streamera o nazwie Rock Gamer. Taki sympatyczny dziadzia z bródką z Wrocławia. No dobra, jedziemy. Jeden wyścig. Naprawdę gra ma fenomenalną grafikę. No i pokażemy graczom umiejętności jeździeckie. Nie wiem, czy Snapdragon 630 da radę. No do gamingu to 86, serii 8 powinien być procesor. Nagrywanie, no to jest wypasiona grafika. Ciężko będzie. No ale powalczymy. Nawet podgłosi słyszę. Gra jest fantastyczna, no tyle mogę powiedzieć. Po wielu miesiącach przerwy gra jest fantastyczna. Zobaczmy jeszcze, jak dużo mapki odblokowaliśmy w Gear Club recenzji. Zobaczmy, jak to jest dużo świata odblokowane. Od groma. Tu jakieś piękne góry. Tutaj. Jakieś Alpy. Grafika jak ze snów. No dobra, tu jest jakiś flash. Możemy kliknąć z tego flasha, a my klikniemy w balonie. Jedziemy. Fajnego? O, fajnie, no. Słabe furka. No ale już jedziemy, nie będziemy wybrzydzać. Jedziemy. Nie będziemy się bawić w tuningi, to wszystko, bo to dużo czasu, a. No, w 5 minut może się uda tego vloga nagrać w jakości HD. Chociaż telefon oferuje kamerę 4K. No zobaczymy, jedziemy. Jeden wyścig, pokażmy widzom umiejętności pro gamera Oliwii Rossi. Pozdrawiamy gamera i jedziemy dalej. Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego jak czas nagrania. No jest, dobra, idziemy. Fula, jaka fajna furka. Fajna gra, zobaczmy. To jest taki Forza Horizon na komórce, Nissan Skyline. Lubiona fura, nie wiem, tego Mount 5. To się inaczej nazywa, dobra, jedziemy. Piękna grafika, podziwiamy na Snapdragon. Dużo lepiej niż na Nokia T410. Czy będzie się lagowało? Czy będzie dało się grać? No jest troszkę wolno, jest czuć to. Ale dla widzów przemęczymy się ten bieg. Poza Horizon, jedziemy. Ale już tutaj nie mogę skręcać w lewo, bo to się robi ustawienie streamingu. Muszę górą się nauczyć bardziej w lewo naciskać. No nie, jest lag po prostu procesor nie wyrabia. Normalnie ta gra wysuwa. Się czuję, jakbym grał nie na Snapdragonie, tylko na MediaTek HD10 z poprzedniej epoki procesora. Bardzo dużą szerokością nanometrów. Jedziemy. Już go mamy do kibica, na widelcu. Już go mamy. Czasami takie piękne światy rysują się tak pochmurnowo. Piękny Nissan. Oczywiście kolejny bieg, oczywiście gładko wygrany. Przeżyjemy choć raz w hamulce. Nie widzę, że będzie za wiosę teraz.
wspomniałeś. No, mamy 50 metrów od Britney. Britney Spears Miami. Z kawałku Oops, I Did It Again, bardzo znany. No niestety, szaro było i chmurno. Oddali jakieś piękne jezioro wyraz Loch Ness. No już odjechaliśmy od Britney 200 metrów. Generalnie no nie da się grać, jest za sam procesor. To duży lag już, nie? Mamy te pokoje tak błyskawiczne. Niby siadają, niby taki... Nie wiem, to jak Helio P10. Taką starą telefonę. Teraz bawimy się na snap drogę 630 z Adrena 508. Oczywiście na maxa. Skakować tym cofnięciem, no nie będziemy oszukiwać. Po prawej stronie lecą druga, to jest taki time-lapse. No nie, jesteśmy uczciwymi i jedziemy po 3 oczka. Zwycięstwo. Britney nas już nie dogoni. Jedziemy, finish. I tak wygląda grafika w tej fantastycznej grze. Telefon nagrzany, procesor zamulony i zapracowany na max. No nie mam jednak bez palma, bo jest powolnienia przez streaming, nagrywanie ekranu. No dobra, wyłączę to. Wracamy na max. No i co ja mogę powiedzieć? To by było na tyle. Fajny, wygrany bieg. Piękna jest ta mapka, piękny jest ten świat, podoba mi się. Ile procent? Dwadzieścia trzy, ale bateria sunie szybko. No ale muzyczka jeszcze musi być na pożegnanie. Jakieś zaraz dostaniemy achievementy, trofea. Nie, nic nie dostaliśmy do zwycięstwa. To jest to za słabe furtki, to nawet nie ma co się bawić, bo trzeba wchodzić w garaż i na tym fajnym widoczku zakończmy, jak to jest pięknie, zwłaszcza tutaj. Ulala, jaka grafika, ulala. Tu jakieś tam furtki, dobra, to już nie teraz.